Witam, z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 7, Zły kucyk. Lepka plama z lemoniady została zmyta przez deszcz. Tak długiej ulewy nie było w poniewiele od wieków. Ciemne chmury wyssały całą energię z Pegazów, tak samo jak z reszty kucyków. Spacer do domu Fluttershy jest przez to tym bardziej męczący. Skłamię, jeśli powiem, że jestem okazem zdrowia, nawet mimo tego, że rzuciłem palenie dawno temu. Lata życia w nałogu i stresie odcisnęły na mnie swoje piętno. Walczę o oddech między kolejnymi zaciągnięciami się papierosem, ale potrzebuję tego. Przebywanie tak blisko śmierci jest najprostszym sposobem na to, aby docenić życie. Dym uspokaja moje nerwy. Mała chatka, stojąca samotnie na skraju miasteczka, niedaleko lasu Everfree, wyłania się zza kurtyny deszczu. Ten las to dziwne miejsce. Rzeczy, które często wykraczają poza ramy zwykłej magii, są w nim dość pospolite. Nikt do końca nie wie, jakie dokładnie zwierzęta, jakie drapieżniki zamieszkują to miejsce. Czuję na sobie ich wzrok, nawet z tak daleka, idąc po bezpiecznej ścieżce. Zapuść się za daleko w ten las, a zginiesz w męczarniach, krzycząc w miejscu, w którym nikt cię nie usłyszy. Staram się o tym nie myśleć. Rzędy drzew rozmywają się w ściekającym z ronda mojego kapelusza deszczu. Tak jak się spodziewałem, przed domem Fluttershy stoi kolejna grupka gwardzistów. Nie mam ochoty znowu się z nimi droczyć. Gdy docieram pod niewielkie zadaszenie przed drzwiami, od razu wyciągam dokument od księżniczek. Kapitan strażników burowa to wyglądający jednorożec, czyta jego treść i pozwala mi przejść. Jeden z jego podwładnych puka w drzwi. Gdy pojawia się w nich żółty Pegas, czuje się, jakby właśnie spojrzał w lustro. Panno Fluttershy? Zwraca się do niej strażnik. Tak? Wojak odsuwa się, a ja podchodzę bliżej, uchylając lekko kapelusz. Witam, panno Fluttershy. Jestem detektyw Sideways. Prowadzę śledztwo dotyczące i puste, beznamiętne spojrzenie sprawia, że nagle tracę mój tok myślenia dotyczące... Ach, mogę wejść? Wzrok znaczy krąży między mną a gwardzistą, aż w końcu przytakuje, otwierając drzwi na tyle, aby mógł się przez nie wślizgnąć do środka. Ściągam kapelusz, który przypomina w tym momencie bardziej namokniętą gazetę niż nakrycie głowy. Och, przemógł pan do swojej nitki, mówi Klacz, ale jej wzrok zdaje się być skupiony na jakimś punkcie za mną. Dopiero gdy otwieram usta, chcąc odpowiedzieć, Pegas spogląda na mnie i wyciąga kopytka. Proszę mi to dać, wysuszę je. Napije się pan czegoś? Może herbaty? Na dworze jest dziś okropnie zimno. Przytakuję uprzejmie, ściągając płaszcz, ale nie bez uprzedniego wyjęcia z niego notesu książki. Fluttershy zabiera moje ubranie, a jej oczy podążają powoli w stronę trzymanego przeze mnie podręcznika. Och, mruczy. Przyniósł ją pan z powrotem. Poznaje pani tę książkę? Tak, pożyczyłem ją Pinki na krótko przed jej śmiercią. Bezceremonialność w jej głosie uderza mnie niczym spadająca cegła. Ale Klacz zdaje się tego nie zauważyć. Podlatuje do kominka, w którym trzaska cicho ogień. Wiesza go nad nim. Masuje się w łopatkę, czując bolące mnie mięśnie. Jestem przemarznięty, a ciepło paleniska pomaga tylko w niewielkim stopniu. Fluttershy wskazuje w kierunku niedużego materacu, na którym siadam. Pokrywa go cienka warstwa frazy, cóż, nie wiem do końca z czego. Ślisko zapada się lekko pode mną. W całej chatce Fluttershy widać ślady jej obsesyjnej miłości do zwierząt. Widać i czuć. Domyślam się, że pewnie nieustannie pracuje nad tym, aby w jej domu panował względny porządek. Ale i tak wszędzie wokół unosi się zapach niczym na wybiegu w zoo. Smród resztek jedzenia i moczu sprawia, że całe powietrze ma nieprzyjemny posmak. Nigdzie jednak nie widać żadnych zwierząt. Pytam ją o to, starając się rozpocząć dyskusję na jakiś przyjemny dla mnie temat, aby załagodzić wiszące w powietrzu napięcie. Och, wszystkie siedzą w swoich norkach, domkach. Biedactwo boją się burzy. Są przez nią okropnie nerwowe.
Nie tylko one, myślę. Flattershy siadł naprzeciw. Długa grzywa rzuca rozległy cienie na jej twarz. Przykro mi z powodu śmierci pani przyjaciółki. Nie musi pan przepraszać, zapewnia. To nie była w końcu pańska wina. To nie, raczej nie. Odgłos kropli deszcze uderzających w rodach staje się głośniejszy, a szaro-niebieskie błyski dochodzące z okien zdają się walczyć z pomarańczowym światłem ognia, migocąc i bijąc się po całej twarzy Pegaza. Księżniczki zleciły mi zbadanie okoliczności zabójstwa Pinki, odprzękuję. Mogę zadać kilka pytań? Oczywiście, chętnie panu pomogę, panie detektywie. Proszę mi mówić sideways. Klacz przytakuje, ale robi jakby mechanicznie. Wskazuje na leżący obok mnie wolumen. A więc Pinki pożyczyła od pani tę książkę. Tak, przyszła do mnie 2 dni temu i poprosiła o nią. Tak po prostu? Pytam, a moja brew wędruje w górę. Nie do końca. Odpowiada nie bez wahania Flattershy. Była smutna. Jak bardzo smutna? Płakała. Wyglądała, jakby płakała przez cały czas, gdy do mnie szła. Powiedziała coś więcej? Naciskam na prędzej słowa. Tak, mówi klacz dziwną pustką w głosie. Chciała pożyczyć też przybory do szycia. Igły, nici, materiały i tak dalej. Klik. Jeden z kawałków układanki wpadł właśnie na swoje miejsce. Rozumiem. Oczywiście pożyczyłaś jej to wszystko. Spakowałam do koszyka i pozwoliłam jej je zabrać. Mam dość sporo tego typu rzeczy. Szycie to moje hobby. Pomaga mi się zrelaksować. Nie potrafię niczego wyczytać z twarzy tej klaczy. W jej oczach jest dziwna pustka. Nicość, która zaczyna mnie niepokoić. Czytanie kucyków to mój talent. Dzięki temu zdobyłem swój znaczek. Stałem się detektywem. Potrafię rozpoznać oszusta sekundę po tym, jak kłamstwo opuści jego usta. Wiem, kiedy ktoś próbuje zbyć mnie półprawdami. To, że nie mogę wyczytać nic z tej klaczy, jest dla mnie zaskoczeniem, mocno niepokojącym. Przypomina mi mnie samego. Puchata kulka wyskakuje z cienia, ustawia się tuż przy Flattershy. Królik rzuca mi skwaszone spojrzenie, kiedy chowa się w objęciach swojej opiekunki. Angel. Zaczynam się zastanawiać, czy ta klacz jest po prostu bardziej sarkastyczna, niż sądziłem, czy może rzeczywiście jest tak naiwna, jak sobie od początku wyobrażałem. Czy Pinki powiedziała, co ją tak bardzo zasmuciło, panno Flattershy? Nie, to znaczy tylko trochę, mówi Pegas, poprawiając się, dostrzega krótki przebłysk wątpliwości na mojej twarzy. Zapytałam ją, co się stało. Odpowiedziała, że zawaliła sprawę z Rarity. Powiedziała coś o sukience i o tym, że nie chce stracić przyjaciółki, że musi to naprawić. Nie byłam do końca pewna, o co jej chodziło. I nie widziałaś jej od tamtego czasu? Nie. Wczoraj wieczorem dotarły do mnie wieści. Wieści, tak, powtarzam, zapisując kilka słów. Mogę zadać ci osobiste pytanie, panna Flattershy? Klacz mruga, to mi wystarcza. Udało mi się ją zaskoczyć, pytając o coś, czego się nie spodziewała. Jeśli pan chce. Czy ty i Pinki byłyście ze sobą blisko? Oczywiście, odpowiada protekcjonalnie. Jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. Owszem, Pinki była dość hałaśliwa, ale równocześnie bardzo miła. W zeszłym tygodniu wybrałem się nawet z nią i naszymi pupilami na wycieczkę do zoo. Oglądałyśmy razem żyrafy, lwy, aligatory, potem poszłyśmy na lody. To było bardzo miłe. A więc przyjaźniłyście się? Tak, potwierdza, drapiąc Angelę lekko za uszami. Królik dziękuje, ocierając nosem mojej pyszczek. A jak się teraz czujesz, panno Flattershy? Pytam, odkładając pióro. Kolejne zaskoczone spojrzenie. Dobrze, dlaczego pan pyta? Odpowiada znowu z tą dziwną monotonią w głosie. Zatrzaskuję motyw i nachylam się ku żółtemu Pegazowi, ponieważ wydaje mi się nieco dziwne, że jedna z twoich najbliższych przyjaciółek została zamordowana, a ty się czujesz dobrze, panno Flattershy. Żółta klacz wygląda na szołowioną,
Angel rzuca mi rozgoryczone spojrzenie. Zatęża nie odzywa się ani słowem, nawet na mnie nie patrzy. Deszcz na zewnątrz ucichł, osłabł, stań się ledwie mrzawką. Jestem teraz w stanie usłyszeć powolny oddech Pegaza. Widzę, jak powoli się otwiera, dziczę książka. Kończyny Fluttershy rozkładają się na moment, po czym spoczywają na jej piersi. Jej uszy opadają, a kopyta zaczynają lekko drżeć. Mogę niemal fizycznie odczuć jej zdenerwowanie. Kiedy jednak z ust klacz pada pytanie, nadchodzi moja kolej na to, aby poczuć się zaskoczonym. Czy uważa pan, że jestem złym kucykiem, detektywie? Słucham? Czyjeż jestem zła? Drżenie w jej głosie mówi mi wszystko. Angel wzdryga się, kiedy na jego futro spada pierwsza złe z opiekunki. Czy jestem złym kucykiem? Chwili łamliwym głosem. I szczupła sylwetka trzęsie się niczym ostatni jesienny list na drzewie. Gdy znowu na mnie spogląda, w jej oczach nie ma już pustki. Jest tylko cierpienie. Nieskończone, niepojęte cierpienie. Czy jestem zła, bo nie mogę już nawet płakać? Wyjękuję, prosząc, błagając, kiedy łzy spływają po jej twarzy. Klacz walczy o każdy oddech. Jej pierś unosi się i opada chaotycznie. Czy to czyni mnie kimś złym? Dlaczego? Nic nie czuję. Proszę, powiedz. Fluttershy nie jest w stanie wypowiedzieć niczego więcej. Jej twarz pada na podłokietnik, a ona sama zaczyna płakać z pewną siłą. Wtedy na mnie dociera. Znam ją jak siebie samego. Nie jesteś złym kucykiem, Fluttershy. Ja też nie rozumiem, czym jest żal. Wstaję, ale nie po to, by ją pocieszyć. Idę, ale nie w jej stronę. Jedyne, na co mnie stać, to rzucenie jej pobieżnego spojrzenia, gdy chwytam i zakładam swój płaszcz. Wychodzę. Odchodzę od niej, kiedy ona najbardziej potrzebuje czegoś wsparcia. Nie potrafię jej pomóc. Usprawiedliwiam się, zostawiając w tyle strażników. Chatkę jest rozpaczonego kucyka. Nie mogę jej pomóc. Tak samo, jak nie mogę pomóc sobie.